serdecznie witam na kolejnej konferencji poświęconej 30. wyścigowi Solidarności. Jako że to jest jubileuszowy, więc będziemy pokazywali dawnych wspomnień czar, a to jest człowiek, który w tej chwili mieszka na Piotrkowskiej, a Piotrkowska była bardzo ważna w jego życiu i związana z wyścigiem Solidarności. Sławek, bardzo prosimy. Witam Państwa serdecznie. Ulica Piotrkowska, otworzyła mi okno na świat. Po zwycięstwie z moim kolegą na wyścigu pokoju w Żywcu, świętej pamięci prezes Rusin, zapytał mnie, czego oczekujesz ode mnie, bo wtedy po 5 latach wjechaliśmy do Polski, 35 tysięcy ludzi witano nas, dwóch zwycięzców. Ja pewnie chcę wystartować na igrzyskach. On mi, Sławek, żebyś jechał, musisz wygrać 5 wyścigów, dokładnie mi powiedział, które mają być. I miał być etap na wyścigu Solidarności, gdzie to był najważniejszy wyścig dla nas w tym momencie, dla Polaków. Udało mi się to zrobić w środę, pamiętam chyba do Chełmu czy gdzieś, ale czyli byłem już szczęśliwy, tak, że już jadę, wystartowałem, to był ostatni ci, który miałem wygrać. Ale prezes Rusin przyjechał w sobotę przed właśnie etapami tutaj w Łodzi i mówi, słuchaj, no wszystko pięknie, fajnie, dzisiaj uciekałeś, byłeś czwarty, ale myślę, przecież miałem wygrać ten etap, już powinien startować. I poczułem się zagrożony, ale do południa w Kutnie był etap, wygrałem go, byłem przeszczęśliwy. Wieczorem tutaj było kryterium, ostatnim etapem. Było etap i kryterium Dziennika Łódzkiego. Udało mi się wygrać kryterium na punkty oraz etap, który uwieńczył mój sukces i wtedy poszedł prezes, powiedział, słuchaj, co by nie było, jedziesz, startujesz. Będę szczęśliwy. To było miejsce, jest miejsce, w którym teraz po tylu latach mieszkam, bo mieszkam na ulicy Piotrkowskiej i czuję się wspaniale tutaj. Szanowni Państwo, dyrektor Tadeusz Skorek opowie o zaproszeniach dla grup kolarskich, jak się okazuje, nie tylko z Europy. Tradycyjnie w bieżącym roku, od 30 wyścigu do 30 wyścigu, wystartuje 20 ekip. One znajdują się w tej chwili na planszy wymienione. W czasie tej 30-letniej historii mieliśmy ekipy z wielu krajów, również z innych, spoza Europy, z innych kontynentów. Łodzianin Edward Borysewicz przyjeżdżał jako trener US Postal ze Stanów Zjednoczonych. W przeszłości uczestniczyła w naszym wyścigu reprezentacja Maroka. W tym roku będziemy mieli również ekipę z kraju egzotycznego, mianowicie z południowej Afryki. Poza tym z ekip zagranicznych spodziewamy się 3 ekip narodowych: Ukrainy, Białorusi i Słowacji, a poza tym inne ekipy, które do nas przyjeżdżały poprzednio, a więc to będzie niemieckie Brandenburg i Metalik, czeskie Sparta Praha i Tufo Prostejów, ekipa Estonii, z Litwy Kłajpeda, zwycięzca wyścigu Tomek Wrożyna, następnie Hurom i Woster oraz ekipy bardziej amatorskie, a mianowicie Pogoń Puławy, ekipa szkolna z Piaseczna i Krik. Spodziewamy się 120 zawodników, chociaż może się to zmienić, może jeszcze na korzyść, dlatego że prowadzimy jeszcze rozmowy z ekipą włoską i węgierską, a oprócz tego po mistrzostwach krajowych, które są przyjęci naszymi, może ktoś się z doświadczeniem wiemy wycofać. Zapraszam na Piotrkowską w dniu 2 lipca na start do wyścigu. Serdecznie dziękujemy. Jeśli są jakieś pytania, prosimy bardzo. Proszę, to był wyścig, ten, który zadecydował o tym, że pan pojechał? Tutaj właśnie Solidarności wyścig, bo to był 96 rok. To był wyścig, wyścig Solidarności w ogóle, to był najważniejszym wyścigiem dla nas, dla Polaków, dla wszystkich ekip. W pierwszym momencie zawsze były grody, tak chyba hierarchia dla nas. Grody piastowskie, wyścig Solidarności i wyścig Trudy Ploń, póki nie zmienił swojego poziomu, tak? Dla nas i wtedy wyścig Solidarności był najważniejszy. To był wyścig, gdzie się wszyscy chcieliśmy pokazać, zrealizować. To był wyścig, do którego się szykowaliśmy przez cały rok. To był wyścig, który powodował, że albo byliśmy dobrze postrzegani i mogliśmy zmienić ekipy, albo po prostu, no, to było, jak to się mówi, to był tydzień, który nam dawał chleb, tak? Przez cały rok, mówię tak kolokwialnie. Dzięki.